Została odkryta w 1977 roku, ale jest na Ziemi nawet 15 milionów lat. O czym mowa? Zagadka zapewne byłaby całkiem trudna, ale podejrzewam, że przeczytaliście tytuł filmu, który teraz oglądacie, przed jego uruchomieniem. Niemniej potwierdzam, chodzi o boreliozę. Szacunki wzięły się stąd, że w znalezionym kawałku bursztynu dominikańskiego, którego powstanie datuje się właśnie na czas około 15 milionów lat temu, znaleziono szczątki kleszczy, z których cztery osobniki nosiły w sobie bakterie borelli. Tym samym można uznać, że borelioza była na Ziemi na długo przed pojawieniem się człowieka. Sama choroba została odkryta jednak dopiero około 40 lat temu. Nie oznacza to jednakże, że pierwsze zachorowanie wystąpiło właśnie wtedy. Istnieje śmiałe podejrzenie, że słynny Ötzi, czyli niejaki człowiek z lodu, a szczególniej rzecz ujmując jego zwłoki, odkryte w Tyrolskich Alpach, mogły być zakażone bakterią boreliozy. Szeroko zakrojone badania wykazały, że nosił w sobie materiał genetyczny Borrelia burgdorferi, czyli właśnie boreliozy. Według najnowszej wiedzy zakazić możemy się wyłącznie od ukucia kleszcza. Nie ugryzienia, kleszcz nie gryzie. Nie można jednak zakazić się od drugiego człowieka. W jaki sposób dochodzi jednak do zakażenia? Dzieje się tak, gdy po ukuciu kleszcz zaczyna żywić się krwią swojego żywiciela i wówczas zawarte m.in. w ślinie krętki borelli przedostają się do organizmu tego żywiciela. Kleszcz żyjący około 2 do 3 lat w przeciągu swojego życia żeruje trzykrotnie, za każdym razem, gdy się przeobraża, czyli gdy jest larwą, następnie gdy jest nimfą i ostatni raz już jako dorosły osobnik. Na koniec swojego podłego życia kleszcze kopulują, samiec ginie po akcie, samica składa jeszcze jaja, na co potrzebuje około 2 tygodni, po czym podziela los swojego kochanka. Nasi niemieccy sąsiedzi postanowili sprawdzić, jaka jest szansa na zakażenie się boreliozą po ukłuciu przez tego małego pajęczaka. Ze skóry uczestników badania wyciągnięto 743 osobniki, z czego 57% stanowiły nimfy, 41% dorosłe postacie kleszcza, a 2% larwy. Sprawdzano dwie kwestie. Jak często kleszcz był nosicielem krętka boreliozy oraz jak często ukłucie zakażonego osobnika faktycznie skutkowało przeniesieniem boreliozy na człowieka. Nie trzymając was dłużej w napięciu, oto dane. 11% kleszczy było zakażonych krętkami borelia, 27% ukłuć zakażonych kleszczy spowodowało boreliozę u ludzi. Dalsza matematyczna gimnastyka doprowadziła do szacunku, że szanse na to, że po ukłuciu kleszcza zachorujemy na boreliozę, wynosi około 4%. A właśnie, a do ilu zachorowań dochodzi w Polsce? Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a dokładniej Państwowego Zakładu Higieny, wykazały, że w 2019 roku zanotowano w Polsce 20 614 przypadków. Rok wcześniej było ich 20 139, a w 2017 roku aż 21 514. Dużo, ale stabilnie? Z jednej strony tak, z drugiej jednak jeszcze 10 lat temu było ich trochę ponad 9 tysięcy. Domniemuje się, że są dwie przyczyny wzrostu liczby zakażeń. Po pierwsze, rośnie liczba zakażonych kleszczy. Po drugie, poprawia się diagnostyka. Lekarze coraz częściej rozważają boreliozę jako odpowiedź na różnorodny zestaw objawów. Sprawa z diagnostyką boreliozy jest jednak tematem, który budzi często bardzo duże kontrowersje. Objawy wskazujące na to, że pacjent mógł zostać zakażony, można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest tak zwany rumień wędrujący. Wygląda dosyć charakterystycznie, jest niemałym okręgiem dookoła miejsca ukąszenia, początkowo często wypełniony wysypką, która z czasem może znikać, pozostawiając czerwoną obwódkę. Osiąga średnicę około 30 cm, chociaż oczywiście świat zna historię, gdy znaczył większe rozmiary. Początkowo jest dużo mniejszy, jednak nieleczony, stopniowo się powiększa, na czym właśnie polega ruchliwość tego rumienia. Szybkie zastosowanie antybiotykoterapii może spowodować, że zacznie zanikać,
co będzie dowodzić skuteczności terapii. Bez jej rozpoczęcia i tak zniknie, jednakże dużo później. Szacuje się, że około 70-80% chorych pojawia się rumień, więc jego brak nie jest znakiem, że nie doszło do zakażenia. Wspomniane wcześniej kontrowersje dotyczą jednak drugiego zestawu objawów. Począwszy od gorączki, dreszczy, ogólnego osłabienia, bólu głowy i gardła, tików mięśniowych, drętwienia stawów, przez problemy z pamięcią czy orientacją w terenie, aż po te z wysławianiem się. Choć wymieniłem zaledwie trochę z nich, to na pierwszy rzut oka rzuci się, że jest ich mnóstwo. Nie oznacza to jednak, że te objawy występują zawsze razem, co powoduje trudności w zdiagnozowaniu tej choroby. Pewność może dać dopiero wykonanie badań laboratoryjnych. Dosyć popularny w kraju jest tak zwany test ELISA, jednak jak szacuje się, jest on skuteczny w 30% przypadków. Na dziś nie ma zatwierdzonej szczepionki przeciwko boreliozie, chociaż francuscy naukowcy obecnie przeprowadzają już testy kliniczne nad jednym z kandydatów. Co ciekawe, pod koniec zeszłego wieku jeden typ szczepionki został dopuszczony do użycia, ale w 2002 roku wycofano go ze względu na wątpliwości dotyczące jego skuteczności i znaczące skutki uboczne. A tymczasem, by ochronić się, musimy unikać za wszelką cenę ukąszenia kleszcza. Co ciekawe, pomocne w walce z kleszczami mogą być węże i lisy. Do takiego wniosku doszedł Edward Cabai, naukowiec, który zwrócił uwagę na to, że kleszcze czatując trawie na swojego żywiciela, głównie chwytają się gryzoni i innych drobnych ssaków, które stanowią z kolei podstawę diety węży. Studiując dietę jednego z nich, grzechotnika Crotalus horridus, naukowiec obliczył, ile w przeciągu roku pożera on gryzoni oraz zbadał, jaka jest przeciętna ilość kleszczy wpojonych w ciało gryzonia. Na tej podstawie wysnuł wniosek, że jeden taki wąż ogranicza populację kleszczy od 2,5 do 4,5 tysiąca osobników ze swojego otoczenia. Jednakże póki co w walce z boreliozą jesteśmy w dużej mierze bezbronni. Przekonała się o tym Ewa, która walczy o powrót do zdrowia. Osłabiony organizm wymaga jednak specjalistycznej terapii, której celem jest rehabilitowanie mocno już osłabionego organizmu. Terapia jest bardzo kosztowna, jednakże dzięki zaangażowaniu przyjaciół została już uruchomiona zbiórka. Zachęcam wszystkich do zapoznania się ze szczegółami oraz do dołączenia do zbiórki. Link znajdziecie w opisie.